No dobra. Dzień dobry. Zaczynamy? Zaczynamy. Stolica przyjechała do Bydgoszczy. Prowincja przyjechała do Bydgoszczy. Zaczynamy podcast. Podcast mtbxc.pl. Podcast, który nie ma jeszcze nazwy, ale ja sobie już nazwę wymyśliłem w głowie. Bo chcę, żeby to był podcast nie tylko tak stricte o kolarstwie, ale też o jakichś tam innych rzeczach z obrzeży kolarstwa i tego sportu. Dlatego nazwa tego podcastu robocza będzie Różne Bajki Podcast. Okej. Okay. Różne bajki. To jaka jest twoja bajka na dzisiaj? Dzisiaj moja bajka? No, ja bym chciał dzisiaj pomówić jednak na początek o kolarstwie. Znaczy dobrą bajką jest rozmowa o kolarstwie w Polsce. No i w tej bajce są różne bajki. Tak. Jak bike, rower. No ja dzisiaj chciałem mówić o transferach, o tym co się wydarzyło w Oroszadach w klubach. I o naszych młodych kolarzach. To może jeśli młodzi kolarze, no to zacznijmy od wschodzących gwiazd przełajów w Polsce. Mamy dopiero co zakończone Mistrzostwa Polski i dwóch brulujących chłopaków, Piotrek Kryński i Miłosz Ośko, którzy jechali praktycznie ramię w ramię i mogą coś pokazać za kilka lat ty śledziłeś te wyścigi, Orlikach, także... a może i w Elicie później. Ty śledziłeś te wyścigi, także pogadaj. Ja się przyznam bez bicia, że akurat w przełaju to no, z różnych względów, o których nie chciałbym już rozmawiać, bo ten temat był wałkowany, to przełaj jest dla mnie przewalony, pomijany. Jak środowisko się oczyści, to będę to z przyjemnością oglądał, ale póki co to nie mam tej przyjemności. Czy dla mnie tak naprawdę i Miłosz Ośko i Piotrek Kryński to tak by gości, których kojarzę z kolarstwa górskiego. Piotrek Kryński pechowo nie wygrał w tym roku Mistrzostw Polski, bo zerwał łańcuch w Mrągowie. Miłosz Ośko, o ile się nie mylę, jest mistrzem Polski juniorów młodszych, czyli wygrał Olimpiadę Młodzieży. I jak zresztą wiesz i parę osób słuchających, oglądających wie, robię też Syrenkę CX. I w grudniu na 2 tygodnie przed Mistrzostwami Polski zrobiliśmy wyścig, zaprosiliśmy trochę VIP-ów do startu. I byli mastersi, była elita i pojawił się Miłosz Ośko. Okej, no jakby przyjechał, zgłosił się. Po czym okazuje się, że chłopak na solo w ciężkich, błotnych warunkach przejechał cały wyścig, ogolił wszystkich mastersów, kilku zawodników elity. Więc byłem w ogromnym szoku po prostu, że jest niesamowity dyspozycji. No i przychodzą Mistrzostwa Polski, startują i chłopaki odpalają we dwóch, tak naprawdę zostawiając za sobą całą stawkę. Walczą między sobą, tasują się i tak naprawdę no, myślę, że jest szansa na to, że będziemy mieli dwóch fajnych zawodników, którzy będą w kolejnych latach w tych samych kategoriach między sobą walczyć, czego nie mamy dzisiaj w elicie, no bo tak naprawdę w elicie mamy pojedyncze gwiazdy. A Mistrzostwa Świata są w grudniu? W lutym? W lutym są w Holandii w tym roku. Mhm. I to myślisz, że będzie jakaś kadra? Znaczy kadra nie istnieje w ogóle. W przełajach nie ma kadry, w przełajach w sensie, nie ma no, czy ktoś pojedzie tam? Reprezentacji Polski. Tak naprawdę z tego co słyszałem, to chyba każdy jedzie na własną rękę. Więc nie wiem, szczerze mówiąc, czy w ogóle ktoś jedzie. Czy Marek Konwa, o którym się mówi dzisiaj, że pewnie skupi się na przełajach i to będzie jakby dla niego wiodąca dyscyplina. Czy on jedzie? Nie wiem. Nie rozmawiałem szczerze mówiąc jeszcze z nim i nie pytałem szczerze mówiąc zawodników, czy jadą, bo tak naprawdę trochę takie frustrujące pytanie. Bo jeśli jadą, no to jadą na własną rękę, za własne pieniądze, bez żadnej jakby koordynacji. Także... Czyli w sumie... Kolejny raz i kolejny sezon jest taki, że młodzi zawodnicy tak naprawdę maksimum mogą osiągnąć, to jest Mistrzostwo Polski i dalej. No tak, no i tak naprawdę jeśli jesteś już powiedzmy w elicie, no to mamy Basię Borowiecką, która w tym roku za własne pieniądze pojechała do Belgii, pojechała do Holandii, startowała bodajże w Liechtensteinie, no to jeśli ma się w sobie determinację, tak samo jak Magda Sadłecka rok temu jeździła do Szwajcarii na starty przełajowe, no to jeździ za granicą, ale jak nie masz tej dyspozycji, no to znaczy tej możliwości, to nie jedziesz. No nie? I też zaplecza, no bo w sobie taki pojedynczy wyjazd na Puchar Świata to jest tak naprawdę... Wyjazd po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda, a nie po to, żeby robić chyba jakieś konkretniejsze wyniki, bo no jednak w tym przełaju to miejsce na starcie jest, mi się wydaje, coś mocno istotne. Nie? No jest kluczowe. Tu mogę teraz zapowiedzieć kontrowersję, o której mało osób jeszcze wie. Zresztą nawet nie wiesz, mieliśmy okazję o tym rozmawiać. Miejsce na starcie. Start elity kobiet na Mistrzostwach Polski w przełajach w tym roku był falstartem. Mało kto o tym wie, poza osobami, które były na miejscu. I kto się wyrwał?
Wyrwał się tak naprawdę jakiś kibic i wyszedł kolejny raz nieprofesjonalizm sędziów, bo było odliczanie. Czyli co, kibic odpalił, tak? Czy powiedział, krzyknął start? Czy... Dla ciebie i dla mnie naturalnym jest, że się strzela z pistoletu. Okazuje się, dla że dla sędziowie mnie nie jest w Polsce... naturalne, że się strzela z pistoletu. Dla mnie, szczerze mówiąc, jak ja już miałem okazję być i na Mistrzostwach Świata i na Pucharach Świata, no ten pistolet jest jakimś takim nieodzownym elementem startowym. I okazuje się, że nasi sędziowie w Polsce nie mają pistoletu, bo organizator nie zapewnił. Bo sami nie mogą sobie kupić. W związku z tym jest sytuacja taka... Bo kolarze są nastawieni pokojowo, nie strzelają. Mamy taką sytuację, że zawodniczki mają odliczane do startu. Tam się mówi, że tam, nie wiem, 2 minuty do startu, minuta do startu, 30 sekund do startu. I przyjęta jest zasada, że w ciągu 15 sekund od teraz start. Tak, tak, tak. I chyba była właśnie albo minuta do startu, albo 30 sekund do startu, czyli jeszcze nie został zapowiedziany start. I któryś z kibiców dość mocno gwizdnął gwizdkiem, który posiadał. No i część dziewczyn wystrzeliła, część peletonu została zdezorientowana, ale po chwili widząc, że nie ma odstrzelonego fal startu, bo niestety nie było czym odstrzelić, bo jak masz pistolet, no to podwójnie strzelasz i wiesz, że jest fal start. A tu nie było pistoletu, więc sędziowie no, puścili ten wyścig i w pewnym sensie nie wiem, czy wypaczył wyniki tegorocznych Mistrzostw Polski, bo jakby nie było widać, było dominację Basi Borowieckiej, która z ponad 2 minutami przewagi dotarła na metę. No ale jednak coś tam się no, zadziało, chyba... była walka na łokcie, ale... była walka na przepychanki, na barki i, mhm. No i trochę tym... więcej energii kosztowało zawodniczki do przebicia się. W tym sezonie chyba nie było jakichś takich dużych różnic w Pucharze Polski, co w sensie no, te zawodniczki, które miały walczyć o nie wiem, pierwszą dziesiątkę, to chyba w tym pierwszym rzędzie rzadko, stały, co? Kiedy doszło do konfrontacji jakby tych zawodniczek, które stanęły na podium w tym roku tak naprawdę, bo stanęła w sensie, Basia Borowiecka, stanęła Zuza Krzystała, jeszcze się nie nauczyłem tego nazwiska poprawnie wymawiać. Krzystała chyba, czy Krystała? Krzystała. No i niespodzianką jakby nie było jest podium Karoliny Cierluk, która jest specjalistką od cross country. A w tym roku po raz pierwszy właśnie zaliczyła no, kilka startów przełajowych i jest, można powiedzieć, dobrym transferem z Mitu Toyo do Real 64-100 Leszno drużyny. Okej. Okay. No widzisz, mogę się nawet zaskoczyć jakimiś rzeczami, o których nawet nie wiesz. A Karolina Cierluk chyba kojarzy z wyników i sezonu cross country. No tak, nazwisko jest mi znane gdzieś tam. A bo chyba startowały jakieś zawodniczki z Mat Atom, z szosy? Ktoś był, ale nie dam sobie uczyć. Nie chcę strzelić faux pas, przy czym skupiłem się na samej czołówce. To myślę, że jeśli kogoś miałoby zaszkodzić taki fast start, to chyba tylko im, bo to pewnie one nie startowały gdzieś w Pucharach Polski, a przyjechały na Mistrzostwa Polski, ewentualnie by się nie mogły zabrać do jakiejś tam pierwszej grupy. Nie? To wiadomo, że pewnie tempo tej grupy by utrzymały. Chociaż w tych warunkach to pewnie tam nie miało żadnego znaczenia. Poza tym też jakby trzeba pamiętać o tym, że mamy do czynienia z grupą, nie wiem, jeśli się nie mylę, chyba 20 kilku zawodniczek, które stanęły na starcie, więc to też nie jest tłum, przy gdzie się trzeba przebijać, jak chociażby mamy wyścigi, nie wiem, Pucharu Świata w cross country juniorów i nagle 120, 130, 140 chłopa. I wiadomo, że ci, co startują z trzeciej, czwartej linii, już są może nie na przegranej, ale na trudnej pozycji. Pierwszy kończy rundę rozjazdową, a tył jeszcze nie wystartował. No właśnie. Trochę jak na maratonach na Mazowszu. No dobra, no i co z tymi budymi na tym przełaju? Co z nimi dalej będzie? No zobaczymy. No wiadomo, że jak to w Polsce, a propos bajek, zdani są na siebie, bo tak naprawdę determinacją własną swoich rodziców i klubów, których dzisiaj są, mogą się rozwijać, a niestety nie mogą liczyć ani na kadrę, ani na związek, ani na trenera kadry z całym szacunkiem do pracy, którą Kornel Osiecki wykonuje, ale on też jest bezradny po prostu. On ma związane ręce. PZKOL, zwany Polskim Związkiem Kolarstwa Torowego, skupia się tylko i wyłącznie w tej chwili na promocji Mistrzostw Świata na torze, które są za półtora miesiąca. I na wychowaniu w trzeźwości. I na wychowaniu w trzeźwości, oczywiście. Więc tak naprawdę nawet chyba nie ma żadnej wzmianki o Mistrzostwach Polski w przełajach ani na stronie internetowej związku, ani nie, na fanpage'u. Ale tu cię teraz, nie wiem, czy zaglądałeś do nas na stronę. Wiem, że Komisja Masters udostępniła nasz wpis jako wyniki oficjalne Mistrzostw Polski. Komisja Masters i Cyklosport. Jedna z takich komisji przy PZKOL, która najbardziej uwielbia naszą stronę, nasz fanpage i tak dalej. No tak jak się z nami nie zgadza, tak po prostu no, wyników nie znali pewnie, więc wyniki od nas ze strony wzięli i zalinkowali u siebie na tym. Ale spoko, fajnie. Dzięki. Lepsze to niż nic. Lepsze to niż
stwierdzenie, jak ktoś nam przyśle wyniki, to je opublikujemy, bo też z takimi się z komentarzami ze strony Komisji Masters my tak mówimy wszystkim. Nie, to my mówimy o informacjach prasowych. Nie, my mówimy, że jak nam powiecie o wynikach, albo że była jak były gdzieś wyścigi, to wtedy ich napiszemy. Znaczy nie, no, tutaj do kamery, jak to się mówi, jak ktoś ma pretensje, że jakiegoś wyścigu nie ma, to niech się nie wścieka, że nie ma go w wynikach, tylko niech po prostu podeśle linka, bo szczególnie w sezonie jest tyle wyścigów, że można po prostu coś przegapić po ludzku. Ja akurat jestem ja odpowiedzialny za wyniki, więc... Jak coś, to bije się w piersi, jeśli coś przypominałem, kogoś zignorowałem, ale jak coś, to... To jest też w ogóle dobry moment, żeby się na chwilę zatrzymać, bo generalnie tak z buta w ten podcast weszliśmy i zaczęliśmy od razu gadać o jakichś tam kolarskich rzeczach, ale jakby ktoś nie wiedział, to ja jestem Tomek Hoppe, na tym kanale już parę razy występowałem, może mojego rejca już kojarzycie. Ale tego rejca nie kojarzycie, bo... Kojarzycie, niektórzy mnie znają. Rejec, no jak... Bo właśnie, bo on siedzi za kamerą, a ja jeżdżę na zawody. Dlatego mnie znacie osobiście, a jego wirtualnie. Chyba, że... Mówimy o zawodach parę lat temu, co ja tam jeździłem wtedy. Dinozaury. Ale... Spójrz w PESEL. Ale to jest nieważne. Ważne jest to, że jakby teraz macie okazję zobaczyć te dwie osoby, które stoją za portalem mtbxc.pl. No i może jest też dobra okazja, żeby parę osób na ten temat powiedzieć. I właśnie tak właśnie, jak Paweł powiedział, to praca nasza w sezonie wygląda, że generalnie... Sport jest po mojej stronie? No to tam już powiedzmy, to już są jakieś nasze wewnętrzne podziały, ale jeśli chodzi o opublikowanie jakichkolwiek treści, to w sezonie jest tej treści bardzo dużo. Nawet teraz w styczniu tej treści było bardzo dużo. Bo transfery, newsy transferowe, no, newsy, transfery, kalendarze, przełaj i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my to dzielimy między dwie osoby. Raz lepiej, raz gorzej to dzielimy. No i czasem po prostu na jakiś tam research, na research, nie research, co ja gadam, na research jakichś tam newsów, czy nawet jakichś wyników zawodników, czy no nie wiem, bo zdarzają się takie sytuacje, że po prostu jakimś fajnym starcie czymś nie napiszemy, bo gdzieś to nam po prostu ulatuje, ale... Do tej pory muszę przypomnieć historię z pozdrowieniami dla Bartka Janowskiego. Pamiętam sytuację z początku portalu, jak pisałem newsa... W oparciu o to, co gdzieś tam znalazłem, bo też jeszcze kontakty nie były tak rozbudowane. Pamiętam. Pisałem o wynikach z mistrzostw, nie pamiętam, czy to były Europy, czy świata z maratonie. Pominąłem Bartka, bo jakoś nie widziałem go gdzieś tam w czołówce, gdzieś nie wyszukiwarka nie pokazała jego nazwiska. I pamiętam, że strasznie wielce był urażony, że pominęliśmy jego starania, jego indywidualną pracę o to, żeby zaistnieć na tych mistrzostwach. No ale to były początki. Dzisiaj myślę, że takie rzeczy się już coraz mniej zdarzają, bo wypracowaliśmy jakąś tam markę, rozpoznawalność i zawodnicy też... Moim zdaniem zdarzają się częściej nam takie błędy, tylko po prostu... Ale nie na poziomie mistrzostw świata czy Europy. No nie, ale zdarzają się częściej, bo po prostu jest więcej treści, nie? Więcej tak. Tego robimy, więc jest więcej błędów, to tak procentowo wychodzi. Ale jeszcze kontynuując ten wątek, robimy jakieś tam... Paweł robi wyniki z zawodów, komentarze zawodników, zapowiedzi wyścigów... Nie zawsze na bieżąco aktualizujemy, szczególnie w sezonie kalendarz, jakieś nowe wyścigi się pojawiają. No i do tego są tam kwestie sprzętu, nie? Zestawień, czy tam jakieś prezentacji sprzętu i tak dalej, i tak dalej. No i to pochłania naprawdę dosyć dużo czasu. Myślę, że tak z 2-2,5 etatu. No ja się czuję, jakbym był na 4 etatach, biorąc pod uwagę, że jestem na etacie, mam żonę, rodzinę, narobiłeś dzieci. Sobie etatów, to masz etaty. Narobiłeś sobie etatów, tak. Dzieci przybywa cały czas, wzrosty o PKB i własną emeryturę. I pies. I pies, ale pies jest nie mój, pies jest córki. Okay. Ale też trzeba się nim zająć. No ale nie, ale prawda jest taka rzeczywiście, że tak naprawdę we dwóch tworzymy to, czym dzisiaj jest mtbxc.pl i od takich prozaicznych rzeczy jak informatyka czy ta obsługa, czyli strona internetowa, hostingi, jakieś problemy z tym związane, po patronaty, po współpracę medialną, po współpracę z producentami, dystrybutorami. Ogarniamy to we dwóch, więc jesteśmy ludźmi, każdemu się może noga potknąć, natomiast... I to też nie jest tak, że my teraz, wiecie, jak sobie tutaj, nie wiem, tłumaczymy się albo narzekamy, czy coś takiego, nie, bo generalnie robienie portalu jest bardzo fajne i nam się to bardzo podoba, no ale jakoś tak, żeby przybliżyć wam po prostu jakieś tam kulisy, czy tam backstage, to no tak to właśnie wygląda. I... To jest to, czego nie widać. No. I teraz sobie możemy przejść do jakichś kolejnych tematów, co? Co tam jeszcze masz na dzisiaj? Nie no, jeśli jeszcze trzymając się tych przełajów, to jeszcze możemy przypomnieć właśnie, że
za już 2 tygodnie Mistrzostwa Świata w Przełajach, więc nawet jeśli nie z udziałem Polaków, to na pewno wiele osób będzie się emocjonować rywalizacją belgijsko-holenderską między Mathieu van der Poelem, który od kilku lat nie może znowu... Van der Poelem. Van der Poelem, dobrze. Nie wiem, Poel Poelem. Byłem pouczany przez Rafała Szmytkę, dzięki. I on dobrze. Właśnie mówił mi Van der Poel. Dobrze, Van der Poel versus Wout van Aert, więc zobaczymy, kto tym razem... Wout. Wout, dobrze. Van Aert. Dobrze, Wout van Aert, będę się uczył wymowy. Dobrze, też się uczcie, pamiętajcie, jak to się wymawia. Zobaczymy, kto dziś sięgnie po tęczową koszulkę, a może ktoś trzeci, bo też w sumie kilku zawodników jest mocnych. Słyszałeś takie teorie spiskowe na temat tego, dlaczego Mathieu nie wygrywa złotego medalu? Słyszałem teorię tak, że nie ma za to pieniędzy. Tak, że bo on jest Holendrem, nie? Tak. No, że tam, Dutch, czyli Holender. Tak, tak. bo jest taka teoria spiskowa, która mówi, że właśnie w Holandii mało płacą za medal. I dlatego Mathieu wygrywa wszystko oprócz Mistrzostw Świata. No zobaczymy w tym roku. Może zmieni zdanie, a może zmieniły się zasady. Czyli teoria się potwierdzi. No ale niemniej emocjonująca będzie na pewno rywalizacja kobiet. Sanne Kant będzie bronić tytułu, a mamy na scenie Jolande Neff. Która wreszcie ma dobry przełajowy. Miała w zeszłym roku, no ale ja to też pamiętam ten pechowy zjazd z Prevo razem. Jolanda zjeżdżała jak na rowerze górskim, po prostu puściła heble i myślała, że się przepchnie. Cienka opona jednak nie wybacza. To też jest dobry temat, nie? Bo też jest setka w ogóle jest teorii spiskowych na temat tego, dlaczego Jolanda odeszła z crossa do treka. A tego to nie słyszałem jeszcze, no. Żadnej plotki. Znaczy, no, czytam teorii spiskowych. Nie, czytasz naszą grupę, nie? Nie, no tam coś tam się przewijało. Że natomiast... rower nie taki, że coś tam nie takie. A podobno chodzi o tylko i wyłącznie o to, żeby w każdej z dyscyplin, w których startuje, miała topowy, sprawdzony rower. No bo jakby nie patrzeć, to cross dostarczył jej przełajówkę, no ale prawdopodobnie nie była to jakaś tam... No cross nie jest doświadczoną firmą, jeśli chodzi o produkcję rowerów przełajowych. Mają je w ofercie od... tego sezonu. Od tego sezonu, tak naprawdę, bo a jednak Jolanda jeździła na prototypy. Trek to jednak już jakaś taka firma, która ogarnia ten temat dłużej i może o to chodziło, nie? No, to prawda. Może. No tym bardziej, że jakby nie było, Jolanda jest dzisiaj mistrzynią w Szwajcarii na szosie, w cross country i w przełajach, tak, więc tak. Będzie pewnie chciała sięgać jak najdalej po kolejne tęczowe. Tym bardziej, że teraz w tym przełaju idzie naprawdę dobrze, nie? Tam wyścig już rok temu jej dobrze szło, tylko się skończyło na złamanym obojczyku. No. Znaczy jej chyba, ona już wcześniej też startowała chyba na przełajach, czy nie? Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie poprzedni sezon był tej pierwszym taki. Może miała jakieś podejścia, ale nie też czytałem, że ten tytuł, który teraz zdobyła na mistrzostwach Szwajcarii, to jest jej pierwszy tytuł w elicie, nie? No może. CX, może, no? Może za juniora na przykład coś liczyła na przełaja. Prawdopodobnie, nie? Tak, no tego nie wiemy. Czyli co, Sanne Kant i Jolanda Neff, a dalej? Jest jeszcze Katie Compton, Marianne Vos oczywiście, no w tym roku też dobrej dyspozycji. I to już będzie jechała jako CCC, czy jeszcze nie? Chyba już tak. No nie? Chyba tak. No. Chyba tak, no bo to już, no tak, jest, no bo już jest nowy sezon 2019, gra, więc chyba tak, więc będziemy mieli może pretekst do takiej quasi-patriotycznej polskiej radości. No już tam, nie? Na... Będzie nasza Marianna, jak była nasza Jolka, tak będzie nasza Marianna. Nie pamiętam nazwiska tego zawodnika, który wczoraj wygrał etap, znaczy wczoraj, okej, ja to będę pewnie publikował później. W tym tygodniu wygrał etap na Santos Tour Down Under, nie? Ktoś z pomarańczowych. No, będzie to pewnie jakiś fajny team, tak już abstrahując, nie? Ten CCC, szczególnie, że tam no, on jest na kilku poziomach ułożony, więc to fajnie wygląda, nie? Okej, i to mamy Jolandę, mamy Sanne Kant, jakąś tam... Katie Compton, jest jeszcze Wyman. A Katie Compton będzie jechała, myślisz? Tak, walicie. A, czekaj. Mówimy o przełajach Mistrzostwa Świata. Pomyliłem, wiesz. Z Kate Courtney. Courtney z Compton. No. Nie, no to nie, no jakby znowu tak naprawdę, jak jeśli ktoś oglądał Mistrzostwa Polski w elicie kobiet, tak samo i w Pucharze Świata w cross country i tak samo w Mistrzostwach Świata pewnie w przełajach, ta rywalizacja kobiet jest jakoś dużo ciekawsza. Jest, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że
poziom jest tak wyrównany, tak wysoki, tak wyrównany, czy też nie ma aż tak wybijającej się jednostki, która po prostu by dominowała? I bo... też trzeba sobie powiedzieć, że te Mistrzostwa Świata będą dużo ciekawsze, bo jakby składy są bardziej chyba okrojone, nie? Na Mistrzostwa Świata. No w sensie na Pucharze Świata możesz mieć ile ludzi z Belgii, ile ludzi z Holandii. No tak, no wiadomo, że powiedzmy, no nie będą zdominowane tak przez belgijsko-holenderską mafię. W sensie nie? Każdy spoza tego, z tych dwóch krajów może być dużo wyżej w wynikach, nie? No tak, to prawda. Łatwiej się w dziesiątkę złapać. No ale to zobaczymy. Zobaczymy, 2 tygodnie zostały, zobaczymy, czy ktoś z Polski pojedzie, czy nie. I mistrzostwa są gdzie? W Holandii? W Holandii, więc no... Matthew by się przydało chyba wygrać u siebie, aczkolwiek... Kto wie. Jak posypią, to pojedzie. No okej. Okay. I co? I potem Matthew będzie jechał jakieś wyścigi na szosie? No tak, jednodniówki jedzie, to się zgadza. Możemy zaraz płynnie przejść do cross country, bo będzie jechał jednodniówki. Wiosenne klasyki są w planach. I wszystkie Puchary Świata. Tak powiedział. No i potem wszystkie Puchary Świata. Pewnie jeszcze trochę przeplatane właśnie z szosą. W ogóle zastanawiam się, kiedy on odpoczywa, bo... Gość nie ma Boga w sercu, nie? Ma tak naprawdę jakieś krótkie okresy roztrenowania, nawet jak ma nie tyle roztrenowania, to raczej jakieś jeździ na jakieś zgrupowania, gdzie znowu trenuje jeszcze mocniej, więc tak naprawdę ja nie wiem, kiedy on odpoczywa. Pamiętasz, jak Adam Starzyński pisał, że amatorzy mają tendencję do autodestrukcji? Tak, ja on jest w tym królem, nie? Jakby dla mnie, no jego ruchy są totalnie odpowiedzialne. Bo jak chcesz pojechać klasyki typu, nie wiem, Roubaix czy Strade Bianche, nie wiem, czy on to ma w planach, ale nawet jak ma jakieś inne klasyki w planach, weź tam ten telefon, ścisz. Jeśli ma nawet jakieś inne klasyki w planach, no to... Wiesz, no na klasyku się wywrócić jest bardzo prosto, nie? W sensie on jest dobrym technikiem i tak dalej, ale jakby no naraża się mocno na jakieś kontuzje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy przecież dobry przykład, znaczy niedobry przykład, mamy smutny przykład Jenny Lisvers, która tak naprawdę będąc na szczycie, zdobywając złoto w Rio, psychologicznie sobie z tym nie poradziła i tak naprawdę jeśli jesteś cały czas w gazie, cały czas startujesz i trenujesz ciężko, oczywiście no... Trzeba umieć sobie poradzić, udźwignąć ten sukces, prawda? Natomiast no, to nie jest takie proste, więc pytanie, co będzie z chłopakiem po Rio, no bo przepraszam, po Tokio, no bo może te 2 lata jeszcze pociągnąć tak intensywnie, ale czy można na dłuższą metę? No zobaczymy. Ja nie chciałbym tutaj źle wróżyć, ale no. To pytanie jest to, na czym mu najbardziej zależy, nie? Tak naprawdę, bo jeśli, no nie wiem, ja sprzeczne sygnały od niego dostaje, bo on raz mówi o tej szosie, z kolei później mówi, że przez tą szosę jest za ciężki, bo masę bardzo mocną zrobił w zeszłym sezonie. To też tak samo się o właśnie o Arcie mówi, że tak naprawdę on troszkę słabszy w tym roku w przełajach jest, bo za dużo masy zrobił na szosie, bo za dużo tych startów szosowych było. Więc... Jestem też ciekaw, jak to na takim poziomie takiego Matthew czy Wołta wygląda, wiesz, finansowo, nie? No bo u nich te przełaje się muszą opłacać, nie? Nie, no na pewno się opłaca. I ciekawe, jak to wygląda, wiesz, w porównaniu do szosy. Czy na przykład, czy szosa dla nich jest na tyle atrakcyjna, że kusi ich finansowo, czy nie? Nie? Powiem szczerze, że nawet nie do końca wiem, czym zajmują się firmy, które sponsorują drużyny, w których oni jeżdżą. Corendon? Nie wiem, czy to jest firma, czy to jest poczta? Coś tam... Na pewno wiem, że w Beneluxie zalegalizowana jest bukmacherka szeroko pojęta i tam rzeczywiście tego się dużo przewija, różnego rodzaju konkursów, ofert i tak dalej, więc i sponsorujących firmy jakby też jest dużo związanych z bukmacherką, ten Napoleon, więc to może też gdzieś tam wynikać z tego, nie? Okej. Okay. Czyli z Maty zobaczymy, co będzie, jak pójdzie mu na Pucharach Świata. No ja mam nadzieję, że tak jak w zeszłym sezonie kąsali Nino, kolejni zawodnicy, jak sam Gaze go kąsał, jak kąsał go Gerard Kirschbaumer, jak kąsał go Matthew, to może w tym roku będzie jeszcze intensywnie i będzie coś ciekawego się działo na Pucharze Świata, bo powiem szczerze, oglądanie jazdy na solo Nino, no raz, drugi, trzeci jest fajne, ale w pewnym momencie no to już trochę... Nie, moment. W tym sezonie nie było jazdy na solo Nino. No ale właśnie bo był kąsany, no. Bo był kąsany, ale poprzedni sezon był no, w pewnym sensie już trochę nudny. Ja dlatego tak nie podchodzę, nie? Ja w ogóle cały... Tak jak powiedzmy z 2 lata temu nie kibicowałem Nino w ogóle i nie lubiłem jego stylu jazdy,
Tak, w tym sezonie, który był ostatni i tym, którym teraz będzie, to myślę, że będę bardzo mu kibicował, bo no wiesz... Ale ja nie neguję, że ja mu, ja no, wiem, nie, że on wiem, jest nudnym wiem, kolarzem, wiem, ja mu nie kibicuję. Chodzi, jakby ja... Jest fajny, uśmiechnięty, charyzmatyczny dość chłopak, więc trudno mówić. Ale że... jeśli ktoś ma się z nim mierzyć, to musi do tego kolarstwa górskiego podejść w taki sam sposób jak on, nie? Bo to jest... Stuprocentowo, tylko kolarstwo no, górskie. 250%, nie? Jeśli Matthew będzie jeździł szosę i przełaje, to... On tego nie zrobi, nie? Bo to jest, wiesz, no to jest przypadek, tak? Nino ma też przypadki, gdzie to było w Mont Saint-Anne, nie? Był siódmy chyba, czy tam któryś, bo miał dwa kapcie. Tak. Po jednym chyba tam doszedł do czołówki jeszcze, po drugim już no, nie starczyło. No ale to jest, wiesz, jeden wyścig w sezonie, który no, coś się musi stać. Tam miał jeden taki idealny sezon, nie? Gdzie pojechał, chyba wszystkie wyścigi wygrał wszystko, co się dało. Natomiast jak sobie mnożysz tych problemów, tak jak robi to Matthew, gdzie będzie chciał jeździć szosę i będzie chciał jeszcze pojechać wszystkie wyścigi Pucharu Świata i teraz jeździ jeszcze przełaj, no to zmęczenie organizmu po sezonie przełajowym plus klasyki szosowe, no to równa się w ogóle bardzo duże ryzyko kontuzji, nie? No to jest to, co mówię właśnie, kontuzja i głowa i te wszystkie elementy. I okej, on sobie wygra, wiesz, jakiś tam ten short track, on sobie może wygra jeden Puchar Świata, ale we wszystkich innych będzie siódmy, ósmy, no może tam trzeci czy któryś, ani no nie będzie schodził z pudła, nie? No, on będzie pierwszy albo drugi, trzeci, no i tak jak tam było, jeden wynik był siódmy, nie? Ale no w generalce nie ma szans, nie? Znaczy to jest moje zdanie, ale wydaje mi się, że przy tym przygotowaniu, przy tym zapleczu i przy tym wszystkim, jak działa jego ekipa i jak on podchodzi do tego sportu, no to daleko są wszyscy w tyle, nie? Zgadza się. No zobaczymy tak naprawdę, co przyniesie pierwszy sezon. W sumie jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jaka jest na przykład lista startowa Cape Epic, choć wiemy już, że na starcie pojawi się przebudowany Cross Racing Team, trochę ale pytanie, czy Nino będzie na starcie? Nie wiemy jeszcze tego. Ja myślę, że będą, wiesz, że w tym sezonie będą wszyscy najwięksi, bo jest rok do igrzysk. I zbieranie punktów i tak naprawdę nie. Ostatnia okazja, żeby się trochę wyszaleć w pewnym tak, sensie. Tak. Wracamy po krótkiej przerwie technicznej, bo nasz aparat jest tak inteligentnym aparatem, że nagrywa maksymalnie 27-8 minut. 27 minut i 3 sekundy. No ale nagrywa 28, dobra, nieważne. Mieliśmy jakiś wątek, chcemy kontynuować, mówiliśmy o Cape Epic. Tak. Jeśli dobrze pamiętam, to mówiliśmy tak, o tym, że Cross Racing Team pojedzie na Cape Epic. Powiedziałem, że nie wiem, czy Nino wystartuje, choć pewnie to jest pewniak, może nie pewniak, no ale... Scott w składzie Nino i Kate Courtney oraz Lars. A jeszcze mają jakąś jedyną kobietę w Scottie, czy nie, tylko Kate nie. jest jedyną? Kate Courtney, no i jeszcze jest ten. Andy Frisch. Ach, no tak, czyli syn Tomasa, który jest szefem ekipy. Tak. No i tam same tęczowe koszulki. Friedrich Kraft, chyba, czy jakoś tak. Sami mistrzowie, nie? Oprócz tak. Andy'ego, mistrz Europy, mistrz świata, mistrzyni tak, świata. Tak. Dwie tęczowe koszulki, jedna w niebieskiej gwiazdy chyba no, jest. Niebieska flaga z gwiazdami chyba. Tak, jakoś tam wygląda koszulka mistrza Europy, nie? No dzisiaj powiedzmy dla nas, ale jak będziecie słuchać tego, to kilka dni temu potwierdzony skład kolejnej mocnej damskiej ekipy, czyli Annika Langwad i Anne van der Breggen. Wczoraj. No nieważne kiedy, jakby no potwierdzony właśnie. W środę to potwierdził Cape Epic. Dzisiaj też pojawiła się informacja oficjalna, o której się domyśleliśmy, czyli właśnie wspomniany Cross Racing Team. Tak, no i jeszcze... Który wystawi dwa składy, jeden damski, drugi męski. I też dużo wcześniej został ogłoszony transfer Albana Lakaty do Bullsa i Karol Platt i Alban Lakata pojadą w parze i to jest mocna para. To są kandydaci do tego, żeby wygrać, aczkolwiek Cape Epic się rządzi swoimi prawami. No a jak przyjdą, wiesz, Nino Schurtery i inne cross-countryowcy, to mogą być z nimi ciężko, nie? Ja ciekaw jestem, czy cross jakoś to ogra, że ten Cape Epic jednak będzie może nie w pełni relacjonowany, ale... A tutaj w ogóle pojawia się pytanie, byłoby nie? to interesujące, żeby to się gdzieś w jakimś szerszym mainstreamie pokazało. Dzisiaj sobie o tym myślałem, bo patrz, w zeszłym roku chyba tak było i dwa lata wcześniej, że były te jakby teamy takie backupowe, nie? Tak, były takie teamy wsparcia, ciekawe, które jechały czy któryś z teamów crossa będzie teamem backupowym, czy na przykład nie zmienił się
wczoraj status startu, wiesz, Marcina Górnickiego i... Ach, tak, czyli Marcin Górnicki razem, nie pamiętam z kim on jedzie, to aż trochę... Chłopaki, no, projekt Cape Epic w każdym bądź razie. Tak, tak, czyli chłopaki jadą po prostu... na crossach Airfach, jadą w Cape Epic i może będą wieźli jakieś zapasy sprzętu cross racing team. Mówiąc kolokwialnie, czy oni nie będą wieźli kół dla cross racing teamu? No ciekawe. Nie, no zobaczymy. Myślę, a z drugiej strony może to być, wiesz, też na plus dla nich, bo będą na miejscu mechanicy crossa i może chłopacy z tego skorzystają z kolei, nie? No i też będzie tam mocny test dla Airfów. Bo wiesz, to jest w ogóle Cape Epic, nie? Może skończyć się tak, że górnik skończy, wiesz, wyżej niż Sergio i Cink, nie? No w sumie. Że w sensie, że w ogóle skończy, bo oni nie skończą. No tam przecież Michał Łomnicki, który w zeszłym roku był na Cape Epic, skończył prolog. Na prologu. Dzisiaj z nim rozmawiałem w ogóle, tak. W trochę innej sprawie, ale Michał, pozdrawiamy cię. W każdym razie właśnie z Michałem o tym rozmawiałem, a propos właśnie Cape'a i a propos crossa, że to jest w ogóle odważny krok, nie? Ze strony teamu, bo jeśli ze strony marki nawet, bo wydaje mi się, że cały ten ruch, nie? Pod tytułem jedziemy na Cape'a jest związany w prostej linii z tym, że mają nowy rower, nie? Jest Cross Elf i trzeba. I jakby jakaś tam komunikacja medialna i jakakolwiek marketingowa jest oparta o start w Cape Epic, że to jest rower full suspension. Okej, on jest do cross country, ale pewnie bardziej będzie używany przez zawodników do maratonów czy do etapówek. Co też jakby ma dużo wspólnego z nowym składem jakby Cross Racing Team. I też pewnie zawodnicy. Fakt, że będzie to jednak cztery narodowości w Cross Racing Team będą startować w Cape Epic, to też będzie przykuwało większą uwagę zainteresowania kibiców międzynarodowych, a nie tylko fanów Mai Włoszczowskiej, czyli nasze polskie poletko. Natomiast jak wielu zawodników o tym wie i wiele osób, które śledzi etapówki albo jakieś długie maratony, no to jest to ryzykowny krok, nie? No bo wiesz, najlepszym się zdarza opcja pod tytułem po pierwszym etapie jest koniec zabawy, nie? No przecież ile w tym 3 lata temu Andrzej Kajzer pojechał z Dariuszem? 3 albo 4, no ale oni dojechali do końca i byli na 18 miejscu. Ty mówisz o Michale Bogdziewiczu. A nie, dobrze, to tak, jest Michał Bogdziewicz, racja, który wtedy miał, chyba rok temu to było, czy 2 lata temu? Dwa lata temu. Tak, bo to pamiętam, że potem później się widzieliśmy na Kujawi właśnie, rozmawialiśmy o tym. Na 3 etapy do końca. Ale przecież też była sytuacja chyba ze 3 albo 4 lata temu też takich amatorów, nie mają tam w tej chwili nazwisk, z Mazowsza akurat to była para, chyba to w miksie jechali. I też tak, właśnie chłopak skończył na kroplówce, no bo etapówka w specyficznych warunkach. Michał też na kroplówce skończył. Przyrodniczych, krajobrazowych i na drugim kontynencie, no to jest wyżyłowanie organizmu do granic możliwości. Natomiast jakby na korzyść zawodników crossa przemawia ich doświadczenie i to, że Ondrej jeździł na szosie, więc jakieś tam długie dystanse w różnych warunkach na pewno ma już obcykane. Maja Włoszczowska przecież startowała dopiero co w Mistrzostwach Świata w maratonie, które były na dystansie chyba ponad 100 km, jeśli się nie mylę. Tak, więc... tak, tak. No tam będzie to niemal na co dzień, nie? I od 5 rano. Tak, i Kobziarz przed świtem będzie budził. Natomiast ta Ariane, tak? Ona się nazywa Ariane Lutti? Tak. Jakoś tak? Jeśli źle trzeba mówię. Się oswoić z tymi nowymi nazwiskami. No nowymi starymi, w sumie gdzieś ona tam się obijała mi o uszy. Znaczy obijała, to też świadczy tylko mojej ignorancji, no bo to jest dziewczyna, która trzy razy. Tam w parze 14, chyba 15 i 16. Za Niką Langwat chyba za Niką, nie? Tak. No więc no tam jakby to nie jest pierwszyzna. Myślę, że... Nie ma przypadków w składzie crossa. No na pewno nie ma, nie? Jakby to też trzeba sobie powiedzieć, że właśnie ustawienie składu i jakiejś strategii marketingowej, to jest tutaj naprawdę pięknie ułożone, jeśli chodzi o jakimś tam długofalowym systemie. Natomiast z drugiej strony też ciekawe, ja jestem ciekaw, czy ta Szwajcarka będzie się pojawiała na Pucharach Świata, nie? No to pewnie też jest, zresztą myślę, że to bardziej pytanie może być nawet do trenera jakiejś kadry Szwajcarii czy czegoś takiego, bo to raczej to będzie na tym poziomie. Ja też nie jestem to pewien. Jest, przypomnijmy sobie też, jakby, czy podkreślmy, że jakby w każdym normalnym kraju funkcjonuje kadra, jest trener kadry, który gdzieś tam zarządza najważniejszymi zawodnikami.
A tylko w Polsce mamy sytuację, kiedy to Maja Włoszczowska jedzie na zgrupowanie, wykłada własne pieniądze, dorzuca się do tego często cross, licząc, że może kiedyś jej to ministerstwo zwróci środki, które sama wyłożyła w swoje treningi. No tam jeśli chodzi o te finanse z crossa, to chyba to nie jest tak do końca, że to zawsze jest hajs z crossa, nie? Znaczy nie, ja mówię, że cross, jakby cross dorzuca, jest... ministerstwa, czy z PKO-lu? Znaczy jest program, który w zeszłym roku przy okazji tej całej afery A wy nie pijecie, mówiąc w skrócie, spowodował to, że pieniądze płynęły przez PKO-l. Potem pojawił się Wielkopolski Związek Kolarski, który stał się jakby beneficjentem czy zarządzającym tymi pieniędzmi. No, nadal tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie kroplówka, która gdzieś tam, czy ja się śmieję, że trochę kolarstwo w Polsce poza szosą i poza torem, który jest jakimś, nie wiem, jakimś oczkiem w głowie niektórych osób, to jest takie trochę podtrzymywanie trupa na ojomie. Tylko też żebyśmy tutaj się jakoś nie zapędzili, nie? To tak jakby oczywiście jak najbardziej cross tutaj bardzo dużo pieniędzy w to oczywiście, swoich tak. wkłada, nie? To nie jest tak, że jakby wszystko idzie przez ten, tylko... Czasami jest tak, że część finansów idzie gdzieś tam jeszcze z innych źródeł. Znaczy, nie ma co jakby się oszukiwać. Maja Włoszczowska, mając na koncie 2 medale olimpijskie, swego czasu tęczową koszulkę mistrzyni świata, ona jest zajmując topowe miejsca w Pucharze Świata, czyli tak zwane punktowane miejsca ministerialne, liczone do 8 miejsca. Ona ma zagwarantowane po prostu finansowanie, więc to nie jest tak, że cross wysługuje się środkami publicznymi, bo cross finansuje wiele działań, wiele startów, nie tylko Mai, ale całego zespołu. Tak. Ale Mai, jak to ktoś kiedyś powiedział, jak psu Buda należą się po prostu środki ministerialne, bo jest najlepszą zawodniczką w kraju, zajmującą czołowe lokaty i ona po prostu te pieniądze dostaje na to, żeby ten poziom trzymać i godnie reprezentować kraj na arenie międzynarodowej. Ale jeśli już jesteśmy przy Cape Epicu, przy Cross Racing Teamie, to wiele się takich pojawiło głosów, kiedy został ogłoszony skład KRT. Może no niewiele, ale gdzieś tam były te głosy i dało się gdzieś to zauważyć, że no ta średnia wieku tam jest wysoka i że gdzie są w ogóle polscy młodzi zawodnicy. I to mi się wydaje, że jest taki temat, który ja chciałem poruszyć, bo wydaje mi się, że na takie coś trzeba spojrzeć w dużo szerszym kontekście i gdzieś z dużo większym dystansem. Tak mówiąc brutalnie, jak najbardziej brutalnie, później tą myśl chcę rozwinąć, no to jakby odpowiedzialnym za to, żeby młodzi polscy perspektywiczni zawodnicy mieli gdzie jeździć, to odpowiedzialność za to ponosi raczej związek, który powinien pilnować tego, żeby gdzieś w lokalnych klubach znaczy, były pieniądze. Przerwę ci przerwę, ale nie mówmy związek, bo mówimy o instytucji, mówmy o ludziach. To są działacze, a Polski Związek Kolarski tworzą delegaci związków okręgowych. Tak naprawdę odpowiedzialność za to, co się dzisiaj dzieje w kraju, jest po stronie delegatów lokalnych związków. Jest kilka związków, które działają prężnie na poziomie lokalnym, ale tak naprawdę reszta to jest degręgolada i nic z tego dobrego nie wynika. I to jest sytuacja, która wynika po prostu z nieodpowiedzialności dorosłych ludzi. No tak, no w każdym razie to jest takie, ja bym to rozgraniczał, nie? Że są takie teamy, które jakby mają swoje jakieś założenia, często to są założenia, wiesz, producentów sprzętu, bo to są jakieś factory teamy i po prostu... Fabryczne teamy, oczywiście. Te teamy mają do zrobienia swoją pracę, czy to marketingową, czy to przy produkcie i jakby no niekoniecznie tam jest miejsce młodych zawodników. Okej, tam często jest miejsce dla młodych zawodników, gdzie na przykładzie, no nie wiem, Speca można to pokazać, no bo tam jednak właśnie Kate Courtney dosyć długo jeździła w tym Specu, Lia Davidson wcześniej, czy Howard Grotz też był w tym Specu, ale na pewno są factory teamy, które robią podobną politykę jak Mark Gross. No a z drugiej strony też ciężko się dziwić jakby takim firmom właśnie jak Cross, czy jak Cross Racing Team, że gdzieś nie sięgają po tych młodych polskich zawodników, czy młode polskie zawodniczki. No bo wydaje mi się, że wiesz, jak spojrzą sobie gdzieś na ich wyniki i na to, jaki mają potencjał, w sensie okej, oni mają potencjał, jak najbardziej, tylko jakby procentowo
nie mają tak dużych szans na ten wynik niż ktoś, kto jest sprawdzony na tym rynku, nie? Wiesz co, ja bym powiedział troszkę, znaczy zgadzam się z tobą, tylko ja bym to odkręcił tak naprawdę, że tak naprawdę jeśli wspomniałeś choćby o Kate Courtney, która dzisiaj jest mistrzynią świata, była wspierana jeszcze chyba nawet za juniorkę przez speca, to jeśli jest właściwie funkcjonujący system wychowania zawodników na poziomie juniora, orlika i tak dalej, to taki team fabryczny to jest ostatni element układanki. Oni widzą, że jest system, oni widzą, że jest jakby praca nad zawodnikami, jest selekcja, jest jakaś tam ewolucja i oni wtedy przychodzą, znaczy nie wiem czy tak jest, ale podejrzewam, że przychodzą i mówią okej, to fajnie funkcjonuje, chcemy wam pomóc w tym. Oczywiście mamy w tym, będziemy z tego czerpali swoje korzyści, no bo będziemy gdzieś tam budowali wizerunek marki i jej świadomość. Natomiast jeśli patrzymy na polskie podwórko, to co, Maja Włoszczowska i Cross Racing Team mają być zbawcami i wziąć na siebie cały ciężar? No ja tego tak nie widzę. Mimo tego, że wielokrotnie pod adresem Mai padają pytania, a co ty zrobiłaś dla kolarstwa w Polsce? O, no właśnie, to jest w ogóle mega fajny temat, nie? Bo też niewiele osób o tym wie. Kurczę, w ogóle to dzisiejszy ten odcinek będzie tak, że my, to, wiesz... Dotkniemy miliona tematów. Słoik wazeliny dla crossa i zawodników tam jeżdżących. Ale warto o tym powiedzieć, że jakby Maja Włoszczowska, trzeba się trochę jakby pogodzić z tym, znaczy pogodzić, to jest w ogóle, nie trzeba się niczym godzić. Ja bym się powiedział, że cieszyć chyba. Tak, to jest taki fakt, że Maja Włoszczowska jest taką zawodniczką, która jakby już nie to, że ma jakieś przełożenie na lokalny rynek, jeśli chodzi o jakieś tam struktury, no ale jest w tej komisji zawodników przy UCI, przy tak. UCI i tam i reprezentuje środowisko kolarstwa górskiego. Z Lukasem Flickingerem mhm. chyba tam są razem, czy albo z Ralfem Neffem. Nie, chyba z Lukasem. Nie, no Neff już chyba skończył karierę z Lukasem. No i jakby tam jest, nie, do zrobienia robota, bo cały czas musimy pamiętać o tym, że gdzieś tam są cały czas zaniedbywane prawa kobiet, jeśli chodzi o kolarstwo, czy wiesz, same jakieś tam wyznaczenie tras, przepisów, jest ten nowy short track, żeby to wszystko jakoś ułożyć, żeby było wszystko w miarę okej. No i tam są też tacy ludzie potrzebni, nie? I to jest fajne, że właśnie Maja tam ma swoje miejsce i gdzieś, gdzie te przepisy będą odgórnie zmieniane, to później ma to w koniec końców jakieś przełożenie też na lokalne rynki. No tak, no mamy chociażby, tak jak mówisz, powiedziałeś o wyrównaniu praw kobiet, prawda, w kolarstwie. Mamy chociażby sytuację, gdzie po raz pierwszy na Igrzyska Olimpijskie, które za rok będą w Tokio, jest taka sama liczba dopuszczonych zawodniczek, jak i zawodników w kolarstwie górskim, prawda? Więc teoretycznie na papierze moglibyśmy wystawić 3 zawodniczki. I nawet teoretycznie pewnie jakby to chłodno pokalkulować, gdyby była kadra, gdyby były tak, no można powiedzieć, specyficzny sposób zaplanowany kalendarz, udałoby się pozbierać punkty i te 3 zawodniczki mogły pojechać, ale znowu to może mieć mi miejsce, gdyby była kadra, ale nie ma kadry, nie ma zarządzania, więc tak naprawdę mamy Maję Włoszczowską. I jak trzymamy się wątku transferowego, to możemy do tego trochę znowu wrócić. Mamy Kasię Solus-Miszkowicz, która też nie wiadomo, gdzie będzie jeździła, bo gdzieś tam jakby no, ta sytuacja nie jest do końca jasna. Z czołowych zawodniczek, bo trzeba mówić sobie powiedzieć, jakby czołowych zawodniczek, które się mogą liczyć i zdobywać punkty na Pucharze Świata, mamy jeszcze Olę Podgórską, która będzie od tego roku jeździła w Volkswagenie. Tak. I mamy Gabrysię Wojtyłę, która dalej będzie jeździła w Superiorze Zator. I powiem szczerze, chyba nie chciałbym nikogo obrazić ani pominąć, ale tak naprawdę to są dla mnie jedyne 4 nazwiska dzisiaj, które mogą powalczyć. Jest powracająca Marlena Drozdziok. Właśnie, nie? Jakby pojechała pewnie Puchar Świata cały, to ten wynik byłby dobry, nie? No ale gdyby jechała, gdyby był system, gdyby było zarządzanie, nie będzie jeździła w ekipie UCI, będzie jeździła w grupie, która tak naprawdę mocniej związana jest chyba z triatlonem tak naprawdę chyba, aniżeli w ogóle kolarstwem górskim, więc nie wiem jakie są jej plany, czy też jakie są plany drużyny wobec jej osoby. Widać gdzieś tam w social mediach, że cały czas jeździ, trenuje, cały czas siedzi w ciepłych krajach i nabija kilometry, więc może po prostu sumienie jeszcze przygotowuje, ale do czego nie wiem. I chyba tyle, na tym bym wyczerpał tak naprawdę chyba listę zawodnicze, które mogłyby coś powalczyć na arenie międzynarodowej. Ja myślę, że tutaj to znaczy, że jest 5 nazwisk, więc 5 osób, więc teoretycznie
No, gdyby się dobrze spiąć, gdyby była znowu kadra narodowa, czy no tak, kadra narodowa, to można było łapać punkty i zbierać tych punktów tyle, żeby trzy zawodniczki w biało-czerwonych barwach stanęły na jeszcze starcie. W sumie nie wiemy też, co się stanie, albo co się stało. Znaczy wiemy, co się stało, ale nie wiem, jaka będzie przyszłość Pauli Golickiej, nie? No tak, no ja słyszałem, jakby nie chcę tutaj jakby za dużo powiedzieć, ale wiem, że na jednym z ostatnich zawodów miała dość poważny wypadek. No to więc... wiemy wszyscy, nie? Że tam był wypadek i tak dalej, i że jest ciężko. Pytanie, czy wróci i kiedy wróci, nie? Tak, to ja obiecuję, że następnym razem, jak będziemy nagrywać, to coś na dowiemy. Temat powiem. Zadzwonię do Pauli i się dopytam. Jeśli chodzi, bo właśnie dobrze, że nawiązałeś do tych transferów, bo z Volkswagena z kolei odszedł... Marek Konwa przede wszystkim. Marek Konwa, odszedł Bartek Janowski, odeszła Michalina Ziółkowska, odeszła Kasia Solus-Miśkowicz. Z kolei pojawił się Pojawił się przede wszystkim, Piotrek Kliński był. Był Piotrek Kliński. Pojawił się przede wszystkim jakby Bartek Wawak. Więc to jest jakby flagship na Tokio. I Staszek Nowak. Pojawił się Staszek Nowak, który no jest myślę, że bardzo dobrym, jeśli nie powiedzieć z nadzieją na to, że może być nawet wybitnym zawodnikiem w kolarstwie górskim, bo naprawdę zawsze jak go oglądam na zawodach, to mam ogromną przyjemność, bo naprawdę na tym rowerze robi niesamowite rzeczy. Więc może złapie wiatr w skrzydła, czy też wiatr w żagle, bo poprzedni rok, pewnie część z Was kojarzy, pewnie nie, był takim trochę zaciągniętym ręcznym, no bo pisał maturę, więc to jest zawsze ten rok, kiedy dla zawodnika jest trochę trudniej. Skupia się na nauce. Nauka? Po co nauka, nie? To matury. No właśnie. Shame. W każdym razie, no dobrze, jakby... Jak mówimy o edukacji, to ja nie mogę zawsze nie wspomnieć bardzo fajnego wywiadu, który zrobiłem z Michałem Toporem na jesieni teraz, tak. Bo Michał jest jednym z takich naprawdę wdzięcznych zawodników, z którym się strasznie fajnie rozmawia i zawsze się rozmawia ciekawie. I ten wywiad był jednym z moich najciekawszych, najprzyjemniej zrobionych tak naprawdę wywiadów. I tam właśnie padło pytanie, polecam sobie odszukać na stronie, właśnie o plan A i plan B, no bo wielu zawodników stawia wszystko na kolarstwo, a trzeba mieć świadomość tego, że w sporcie jest tak, że jedna kontuzja może wywrócić wszystko do góry nogami i czy jeden gorszy sezon nawet tak naprawdę i zostajesz z niczym, zostajesz na lodzie. Mamy chociażby przykład, no teraz można powiedzieć no smutny, ale może do uratowania Agaty Wróbel, która w tej chwili właśnie naszej złotej medalistki. No ale możemy wejść, znaczy, w kolarstwie zostać, nie? No możemy w kolarstwie zostać. Patryk Adamkiewicz? No nie wiem, no Patryk... Nie wiem, dlaczego przywołałeś jego nazwisko, bo jakby jego kontuzja nie wykluczyła, jego akurat... No nie kontuzja, ale wiesz, skończył karierę. No i... tak, był obiecującym zawodnikiem, nawet jeszcze gdzieś tam, jak miałem świętej pamięci Marek Galiński, jak żyłem okazję gdzieś takich tam... Takich talentów zrobić. Jest tam kilka, I był Patryk Adamkiewicz wymieniany jako talent, no ale Łukasz gdzieś tam... Wiśniewski czy Wiśniowski? Tak, Łukasz Wiśniewski, był Benjamin Demkowski, ludzie, którzy po prostu odeszli od kolarstwa, no bo też nie widzieli perspektyw. No właśnie, ale to też świadczy dla mnie o inteligencji tych osób, nie? Właśnie dobrze, że odeszli. No tak, jakby... Dobrze, że odeszli. Dobrze, że odeszli, bo tu nic nie ma. I to też jakby pamiętajcie też o tym, że gdzieś tam na siłę tych wszystkich zawodników młodych szczególnie nie ma co tak pchać w to kolarstwo na takiej zasadzie, że zróbmy zrzutkę, niech jadą na mistrzostwa tam świata, Europy, Wszechświata, Marsa i tak dalej. Generalnie też warto w tym momencie powiedzieć, dobra, stop, zobacz, jaka jest sytuacja w tym kolarstwie, jaki to jest w ogóle bajzel. Może tam, nie wiem, zacznij grać w gry w internecie, może tam będzie więcej pieniędzy, nie wiem, zajmij się znaczkami, czymkolwiek, bo... Znaczy, generalnie, no musi być plan B. Trzeba po prostu powiedzieć w Polsce. W sensie kolarstwo fajnie, hobby, tam potrenuj, pojeździ, ale gdzieś, no, bo potem skończysz robiąc sporta. Znaczy, nie no, to jakby ja z kolarstwem mam wspólnego dopiero od 10, 11, 12 lat, więc... To nie chodzi o to, nie? Ale jeszcze ale nie, no, wracając wiadomo. Też do Volkswagena. Ja mam też taką myśl, jeśli chodzi o Olę Podgórską, bo wydaje mi się, że jakby jak jeździła w Srebrnej Górze, to chyba tam nie było takich regularnych startów, nie? W Pucharze Świata. Znaczy, no... To nie było jakoś chyba, znaczy to była, to, znaczy dobre pytanie w ogóle o Srebrną Górę, bo nie wiadomo po dziś dzień, czy ten projekt będzie rozwijany, bo Marcin Górski, który był jego, można być ojcem chrzestnym i głównym sponsorem ale personalnym. Wracając znowu, to wydaje mi się, że Bartek Wawak chyba
nie wiem, no wydaje mi się, że ten gość, jeśli przechodzi z teamu do teamu, to ma tam klauzulę, że jadę na każdy Puchar Świata, kropka, podpisuje. Nie no, wydaje mi się, że dla Bartka Wawaka to jakby cel jest jeden. Więc idąc za tym czasem też jest szansa na to, że wiesz... Że on będzie tym, powiedzmy... Który będzie gwarantował to, że pozostali będą mieli szansę pojechać. Więcej osób pojedzie na Puchar Świata, nie? Tak, i częściej. No jeszcze sądząc, ja bym się zdziwił, gdyby ta trójka chociażby, czyli Wawak, Nowak i... Bo tutaj jakby też było tak, że jakby Podgórska nie jeździli na Puchary Marek Świata. Konwa nie jechał chyba każdego Pucharu Świata, bo... Chyba nie. No, więc jakby pewnie też w związku z tym wtedy nie jechał też Bogdan zresztą zawodników, nie? No pewnie tak, pewnie no, tak. No a wydaje mi się, że Bartek nie odpuści, nie? Tym bardziej, że on w wywiadzie pisał, że chce o 15 walczyć, tak? Tak, no. Było. Że czuję się na 15. My życzymy dziesiątki. Ciasno będzie te dziesiątce. Nie, 15 starczy, nie? Nie, no wiadomo. 15 starczy, ktoś drugi niech tam się kręci w 50 i ten, i punkty, nie? Będą. Mhm. No. Teraz w ogóle tylko trzeba jeździć i punkty zdobywać. To jest teraz najważniejsze dla wszystkich zawodników. Punktomania. I zawodniczek, nie? No w sensie trzeba, nie trzeba, no bo też jakby nie ma co się zażynać po to, żeby jechać, żeby zdobyć, wiesz, 2 sloty czy tam 3 sloty, no bo jakby koniec końców, no ja wiem, że dla zawodników chodzi o udział w igrzyskach, ale jakby... Fajnie jest móc pojechać i zapowalczyć, a nie móc pojechać tylko, żeby wystartować i gdzieś tam się dotoczyć. Ja tam bym nawet chciał pojechać, wiesz, wystartować, nie? Mistyka. Jasne. Ale punktomania właśnie, to jest tak, będziemy skakali po tych tematach cały czas, mi się wydaje, bo rozmawialiśmy o tej młodzieży. Za dużo się zgadzamy. Normalnie jak rozmawiamy, to jest zupełnie inaczej. Zresztą to małżeństwo. Widać na grupie, nie? Czy tam gdzieś naszej. W ogóle, aha, jak ktoś nie wie, to grupa kolarska mtbxc.pl, wejdźcie. Tam są bardziej hardkorowe rozmowy, bo... Tak, tak. Ale... Bo to a propos mowy nienawiści, jak się siedzi za klawiaturą, to niestety za łatwo przychodzi napisanie paru rzeczy, wciśnięcie Entera i... Tak, ale to jak to jeszcze... To też pod waszym adresem i pod naszym adresem, bo... Jak jesteśmy już w tym temacie, generalnie tam komentowania i tak dalej, to pod filmem, czy pod nagraniem audio, pewnie jest jakaś sekcja komentarzy i ta sekcja jest dla was, tam zadawajcie jakieś pytania, to się do nich będziemy odnosili w następnych odcinkach. Może macie jakieś pomysły na to, jak te odcinki realizować? Albo kogo chcielibyście zobaczyć zamiast mojej osoby? Albo mojej. Chociaż pewnie niestety dla was moja będzie pewnie częściej niż Pawła. Ale tak, no gdzieś tam w planie jakimś jest to, żeby tutaj mieć gości. Chociaż nie ukrywamy, że jakby chęć zaproszenia gości związanych z kolarstwem do Bydgoszczy wiąże się z jakimiś tam finansami, więc będziemy... Przestań gadać o pieniądzach, zaczynamy się kłócić. Nie, no kurde, nie, to jest normalne. No, nie, jakby... pojedziemy na zawody, nagramy podcast na zawodach. Na zawodach? Usiądziemy sobie w miasteczku zawodów, wiem, wejdziemy na spotkanie komisji MTB i zrobimy podcast z komisją MTB. Będziecie mogli zobaczyć tych, którzy są w pewnym sensie odpowiedzialni za to, co się dzieje. Ja tam chyba nie mam z kim o czym rozmawiać. W sensie ja lubię mówić o rowerach, a nie o, wiesz, tym, jakie są gdzie przepisy. No. Kończymy sobie wątek, nie? Robimy cięcie? Tak. Okej. Okay. Padło słowo punktomania, która w kolarstwie akurat kojarzy się dla mnie przynajmniej dwojako, pozytywnie i negatywnie. Pozytywnie, bo dzięki punktomanii, która funkcjonuje, czy też systemie punktowym, prawda, w rozwoju sportu dzieci i młodzieży, tak mówiąc tak bardzo formalnie, mamy dobrze funkcjonujące kluby, ale kluby do juniora młodszego na wyścigach Mistrzostw Polski to są naprawdę najliczniej obsadzone kategorie. Tych zawodników jest naprawdę dużo, no ale oni po tym juniorze młodszym są zostawieni sami sobie, bo kluby nie mają finansowania dalej, nie ma systemu finansowania juniora, nie ma systemu żadnego, więc trenerzy są zainteresowani, a potem no i w świat i sam sobie radź. No tak, no to też wynika z tego, jakby, że jakby te pieniądze gdzieś tam były dalej, no to nie byłoby też tak, że ci zawodnicy są potem jakby olewani. Była propozycja Witolda Bańki właśnie, żeby zrobić taki system, gdzie klub macierzysty będzie dostawał pieniądze, jakąś prowizję czy jakiś procent właśnie, kiedy zawodnik uzyska dobry wynik w juniorze czy w orliku.
co wydaje się jakimś tam fenomenem, że ktoś o czymś takim myśli, a tak naprawdę coś takiego funkcjonuje w wielu dyscyplinach, więc jakby tak. Mówimy o normalności, a nie mówimy o... Przy transferach i tak dalej, i tak dalej. No jest coś takiego. No, dokładnie, dokładnie. Także no dzisiaj do juniora młodszego zawodnicy czy trenerzy biją się o 16 miejsc, bo tyle jest punktowanych. I nawet kiedyś rozmawiałem z jednym trenerem, który ubolewał, że miał szansę, że jego zawodnik będzie w 16, ale było blisko dubla, tylko 80%, więc go zdjął na okno, że nie wszedł. Tamten pojechał, ten nie pojechał i właśnie lamentowanie, bo tutaj to nie jest tak, że to była kwestia tego, że a szkoda mi zawodnika, nie, pieniądze mi odjechały. To było wprost powiedziane akurat. To znaczy pieniądze na klub mi odjechały, no, to tak. Jakby trzeba zaznaczyć, no, nie? Tak, bo to nie chodzi o jakiś tam... Na klub, ale też pieniądze, które pewnie też w danym takim dużym klubie. Pieniądze odjechały zawodników, to jakby bardziej chodzi o to, że jakby trenerzy i działacze są przywiązani do tych klubów i to nie są goście, którzy tam... Idą po hajs, nie? Tylko... Kluby funkcjonują dzięki tym pieniądzom. Tak, tak. To chodzi, to po prostu ci ludzie są tak oddani tym klubom i tym zawodnikom, na których trenują, że mówią, że pieniądze mi odjechały, a to jakby gdzieś w domyśle funkcjonuje to, że odjechały pieniądze na dalsze funkcjonowanie klubu, nie? Bo trochę więcej pieniędzy na funkcjonowanie klubu. Tak, więc jest tak, ale wiele klubów funkcjonuje do juniora młodszego. Mamy dobrą, naprawdę ogromną bazę do tak zwanej identyfikacji talentów, więc czemu to nie miałoby normalnie funkcjonować, prawda? No, tylko nie funkcjonuje też dlatego, że ci zawodnicy nie mają się gdzie ścigać, nie? Bo no też... znowu tak, bo to jest takie błędne koło, prawda? No, Polska na północy ma morze, więc mamy tak naprawdę dwóch sąsiadów, u których się możemy ścigać, gdzie jest baza zawodów duża, czyli tak naprawdę Czechy, Słowacja. Dlatego też może i klubów kolarstwa górskich na południu Polski jest dużo. Jakoś do Niemiec mało się jeździ na zawody, szczerze mówiąc. Nie wiem. Tam gdzieś z południa ludzie jeżdżą, nie? Na tą Bundesligę chyba, czy coś takiego? No tak, jest Bundesliga, ale to też jakby też ten poziom Bundesligi co roku tak naprawdę jest dość wysoki, więc też pewnie to jest ta kwestia, że tam jest dużo wyścigów HC, więc... Ale Puchar Słowacji i Puchar Czech jest jeżdżony, nie? Nawet z czasem zamiast Pucharu Polski ludzie jeżdżą na Puchar Słowacji albo Puchar Czech. Albo na kalkulację, prawda, gdzie jest bliżej, prawda, gdzie ewentualnie, po pierwsze, gdzie jest bliżej, a gdzie po drugie, gdzie ewentualnie stawka zawodników jest taka, że, która będzie motywowała danego. Gdzie się sprawdza, nie? Gdzie zobaczę, czy moje treningi mają gdzieś jakieś przełożenia, nie? Tak, czy mogę pojechać mocno. No bo ten Puchar Polski jest taki, jaki jest, nie? No, dokładnie. Jeśli chodzi o słowo, które padło, czy sformułowanie, które padło, identyfikacja talentu, to tylko taka dygresja krótka. 29 stycznia minie akurat 3 miesiące od aresztowania Andrzeja P., więc nie z niecierpliwością czekamy na rozwój tej smutnej historii. No, tak tylko. Przedłużenie sankcji albo jakiś finałów. Tak, ja myślę, że tam jeszcze jest grube zbieranie informacji. No, kopią tam, jakby myślę, że to jest tak jak z żenadą w niektórych sytuacjach. Kopiesz do dna, a potem jeszcze w mulek zrobisz, bo tam naprawdę no, różne historie krążą w środowisku. No zobaczymy, nie? Ciężko o tym w ogóle tam rozmawiać tak naprawdę, gdzieś tych plotek się namnożyło, tryliardy. Nie brnijmy, ale możemy na przykład poruszyć wątek kalendarza. Za chwilę mamy kalendarz, zresztą mamy nowy sezon, mamy potwierdzony kalendarz Pucharu Polski, znowu ten temat, bo młodzieży się wałkuje, mamy w pewnym sensie, no, można powiedzieć, wydmuszkę zawodów, które mogłyby być, czy serii zawodów, która mogłaby być na dole fajna. Półtora roku temu mieliśmy Orlen, który miał sfinansować, mieliśmy mieć serię zawodów UCI, C2, C3, C1, no ale nie mamy tego, więc determinacją kilku osób mamy Puchar Polski taki, na jaki nas stać tak naprawdę, więc młodzież ma gdzie jeździć, a ci, którzy walczą o punkty UCI, no niestety, no, nie będą jeździli po takich wyścigach. Będą jeździć za granicą. No i będą odwiedzali te wyścigi, które będą miały kategorię UCI, nie? W Polsce, czyli tam Góralen na start i Jelenia Góra. No tak, chociaż tam gdzieś w kuluarach się słyszy, że jacyś ludzie chcą zdobywać jeszcze kategorie swoich wyścigów. Ja tam coś tam słyszałem. Tak, że coś tam tak, może jeszcze coś tego... A, już wiem, gdzie nawet. No dobra, nieważne. Ale to nie zapuszczajmy. Tak. Ale właśnie tak UCI, jeszcze wracając do wątku transferów, jakby nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej ekipie, w sumie jednej z dwóch ekip UCI, które mamy na rynku polskim, czyli od BG2. No tak. Mamy małą Roszadę na rynku polskim, na naszym lokalnym podwórku, ale Roszadę, która
którąś deklarację od Adriana Brzuski, która będzie skutkowała tym, że no, można powiedzieć, może nie odkrycie, no bo Krzysiek Łukasik świetnie jeździł już przez kilka lat, ale jego zeszły sezon był przełomowy. Ale też nie miał gdzieś tam szansy, żeby się gdzieś mocniej, szerzej pokazać na zgranicznych trasach, nie? Tak naprawdę w najbliższym sezonie Krzysiek będzie startował może nie głównie za granicą, ale będzie startował dużo za granicą, więc będzie miał szansę podnieść swój poziom, testować się w jeszcze trudniejszych wyścigach, w jeszcze mocniej obsadzie. Kto wie, czy nie chcę zapeszać, ale może być z tego zawodnika jeszcze kawał dobrego konia i dobrych wyników i radości dla nas jako kibiców. Wiesz, jakby jeśli chodzi o skład od BG, to tam też nie ma przypadków. Wydaje mi się, że ci goście wiedzą, czego chcą. I to też jakby rozwój tej ekipy jest taki, wiesz, stały do góry. Zresztą tam jest tak dużo zawodników, nie wiem, 9 zawodników, 8? Spróbujemy wymienić wszystkich. O Jezus. Adrian Brzuska, Piotr Brzuska. Jacek Brzuska oczywiście Masters. Mariusz Michałek. Mariusz Kozak. Patryk Piasecki odszedł. Krzysiek Łukasik, Jakub Zamroźniak, też transfer z Volkswagena, który w tym roku będzie jeździł. Nikt to jeszcze? Cross country i maratony. Chyba nikogo nie pominął. Ile wymieniłeś? 8? Nie liczyłem w sumie. Jeszcze to... na podróży mi pojawił się. Bo tak, Karol Rożek odszedł do CST. Kozak jeszcze. Mariusz Michałek mówiłem, więc nie no, chyba wszystkim. No, ale ekipa jest mocna. No, ale wszechstronna w pewnym sensie. Patryk Piasecki i Paweł Kowalkowski jeżdżą teraz w barwach Krios. Space? To w tym roku jeździł jako Cryospace. No to można powiedzieć, to, wiesz. Uruchomił jakby projekt Piasecki Concept. Tak. Szkoleniowo, właśnie od nowa, treningi razem z Pawłem Kowalkowskim. I JBG w tym sezonie zadebiutuje na rowerach firmy Giant i pierwszy start będą mieli na jakiejś zimowej etapówce? No nie na jakiejś, tylko na Snow Epic. No. Mamy Cape Epic, to mamy Snow Epic. I tam chłopaki chyba za kilka dni już startują. I to w sumie tak sobie dzisiaj o tym myślałem, że to jest taki najbardziej po linii z sponsorami, którzy są na koszulce JBG, to najbardziej po linii wyścig, no bo tak, JBG robi chłodnie i Cryospace, tak, więc oni powinni tylko startować na zimowych etapówkach. Tak. No może, nie? No, ale to jest, kurczę, to jest idealne po linii, nie? Taki. Tak, ale jak startujesz w śniegu, to już nie potrzebujesz tylko komory, po prostu się kładzić. Też nie nawet. Ale wiesz, hartujesz się do tych temperatur, nie? To jest, śpisz w chłodni i robisz treningi, potem jeszcze robisz potem jeszcze sesję w komorze kryo. Tak. Rozmawiając jeszcze o kalendarzu, może jeszcze jedna rzecz, tak naprawdę już takim amatorskim naszym krajowym, bo zaczyna się znowu sezon, można powiedzieć, na ściganie, na maratony. Za chwilę mamy w niedzielę pierwszy maraton zimowy z Starego Zamany. To na ściganie czy na maratony? Tak, no, nawet dla mnie osobiście jeżdżącego w maratonach, ja zawsze mówię, że ja startuję w maratonach, a nie ścigam się w maratonach, bo dla mnie to jest taka jazda na Nie, no strzałka. To był żart oczywiście. Jakby osoby, są ludzie, którzy się ścigają w maratonach na wysokim poziomie, a to był tylko żart. To był tylko żart. A mini to nie maraton. Tak naprawdę to nie. No, startuje sezon na razie na zimowe ściganie, no, tak zwane mazowieckie ściganie, bo w górach oczywiście to nie są warunki do ścigania na tym etapie. Też będzie ten Monteria, nie? Fatbike. Mamy tak, chyba dwa w tym roku takie górskie, no ale to są takie połowo fatbike'owe. Raczej nie wiem, to są takie stricte górskie wyścigi, bo nawet nie wiem, czy to gdzieś tam wjeżdża na górę. Pewno bardziej górskie niż w Jabłonnie, nie? A to oczywiście, no. W górach, no, należy w górach, ale może niekoniecznie górskie, no, ale bo też jakby też w tym roku śniegu dosypało strasznie dużo, więc zobaczymy, jak te trasy będą przygotowane. Więc mamy maratony, mamy za chwilę też warszawski triatlon zimowy. Musimy skontrolować nasz czas. Połączone, wchodzimy. O, coś mi nie zawęglało z zegarem. No nic, ale jest ok. Jedziemy. Dojedziemy dalej. Tak, no i tak naprawdę gdzieś tam przełomie marca i kwietnia startują zawody już takie z sezonu letniego. Teraz prywatne pytanie, albo nieprywatne. Takie do ciebie. Tak, przed chwilą takie skapnąłem, że pewnie się o to zapytasz. Będzie Kujawia w tym roku, po tym jaki rok temu nie było, u was zasypało śniegiem? Official statement.
nie będzie Kujawi i jest rozwiązane stowarzyszenie Bydbajk, które robiło Kujawie. I to nie jest 1 kwietnia? Nie, to nie jest 1 kwietnia. No jakby są inne rzeczy też do robienia. Jak ktoś chce zrobić Kujawie, to... Odstąpicie prawa do nazwy. Worek pieniędzy i można robić. Nie, jeśli ktoś by chciał zrobić Kujawie Bydgoszczy, ktoś, kto jest pasjonatem, ktoś, kto zrobi wyścig cross country, czyli że będą kategorie wiekowe i tak dalej, parę startów, to jakby... Czy co, 10 lat Kujawie było? No, tam 11 chyba. Tak mi się wydaje. W najlepszym momencie chyba 3 wyścigi były, tak? To znaczy Kujawi było mniej, bo jeszcze jak dochodziłem tam do składu, który robił, to po prostu było to tam MTB Bydgoszcz zawody, nie? Gdzieś tam po roku czy po dwóch było hasło Kujawia. I, no a generalnie tak w ciągłości, jakby ta ekipa, która robiła, gdzieś tam to się pozmieniało, jakieś konflikty były i tak dalej, to dużo dłużej, nie? Gdzieś tam myślę, że to sięgało... No nie wiem, nie chcę jakichś takich głupich słów rzucać. Ale no, to na te 10 lat co najmniej na liczniku było. Tak. Marka w pewnym sensie wypracowana, to myślę, że wiele osób tak słysząc. O, tam wiesz, Marka, to tam by... Gdzie otworzyć sezon, bo to dla wielu osób było tak... O nie, tam to już bez przesady. Teraz jest tyle tych wyścigów porobionych, że jakby... Zapomnieć o takim evencie się łatwo zapomina raz, dwa. To jest dużo opcji startowania, też nie ma co tego gloryfikować. Fajny był wyścig, fajna była to historia. No i tyle. No, dobrze. Może kiedyś coś. Jakby nie ma jeszcze informacji jakichś tam oficjalnych, ale będziemy to gdzieś na naszym fanpage'u ogłaszać, że tego wyścigu nie będzie. Prawdopodobnie tutaj z lokalnymi zawodnikami się umówimy na jakieś tam mierzenie po trasie i tyle. Starej trasie. No tak, chociaż stara trasa teraz jest bardzo nowa. Bardzo nowa, co tam się w tym lesie wydarzyło, ale nie, to muszę wyciąć, bo chyba o tym nie powinien nikt wiedzieć. Nie? Ale jak lubicie w ogóle jazdy po jakichś tam singlach a la bikeparkowych i pump trackowych, to stara trasa w Myślęcinku w Bydgoszczy jest... Uczynając wątek, albo ciągnąc wątek bike parków, skojarzyło mi się z kolegą akurat z Warszawy, który był w tym bike parku w Zawoi, który został otwarty w październiku i mówił, że to jest jakby powielenie tak naprawdę z success story z Smreka, gdzie była sobie przymierająca okolica i jakaś taka mała wioska czy miasteczko. I już w listopadzie, mimo że to było dopiero co... W listopadzie postawili Hiltona w Zawoi. Może nie Hiltona, ale już tak naprawdę większość agent turystyki była zajęta. Knajpy nie wyrabiały z obsługiwaniem klientów. Więc no, fajna historia, która jest do powtórzenia w kolejnych rejonach kraju, które może nie mają dzisiaj nic ciekawego do zaoferowania z punktu widzenia, nie wiem, jakichś super atrakcji turystycznych, a mają na przykład fajny teren i zrobienie w tym miejscu bike parku przykuwa się na ogromne zainteresowanie i naprawdę pieniądze, które zostają w danej gminie. Więc to jest inwestycja, która nie tylko spłaca się, a potem jakby jeszcze ma się kolejne benefity przez wiele, wiele lat wynikające z tego dla całej infrastruktury, która jest w danej miejscowości. No tak, bo to nie tylko kolarze, nie, ale też po prostu turyści. Rowery elektryczne. Oczywiście, to już wychodzą właśnie też od rowery elektryczne, więc kwestia tego, że już nie każdy musi mieć super pod nogą, może sobie, tak nie wiem, może za chwilę się pojawią pożyczalnie rowerów takim. Nie, generalnie bike parki są fajnym takim magnesem, żeby turystów rowerowych przyciągać, bo jedziesz tam jakąś ekipą i część jedzie po tych bike parku, jeździ po tym bike parku, no ale część jeździ po prostu i odkrywa sobie okolice, nie? Bo nie jeździła tam wcześniej, bo nie znała tej okolicy, jakby no do Zawoi. Jeździli pewnie tam lokalni ludzie i ci, którzy startowali u Grześka Golonki na wyścigach w Zawoi, bo znali tą miejscówkę. Chociaż pewnie ci, którzy tam startowali, to pewnie z sentymentem nie wracali do tej miejscówki, bo ich tam pewnie karała mocno. Z tego, co kojarzę, to tam w tej Zawoi zawsze jakieś takie nieciekawe były warunki pogodowe. No, ale tak to jest jakby magnes, nie? Jakby no... Jak najwięcej. No powiem szczerze, że wracając do portalu jako takiego, mimo tego, że nas jest dwóch, to cały czas mi siedzi w głowie ten taki projekt, żeby jednak zrobić
fajny materiał o wszystkich takich dobrych metach w Polsce, a tych met jest coraz więcej. Nie możemy o tym mówić, bo chciałeś, żeby nie mówić o pieniądzach. A ja nie mówię o pieniądzach, ja mówię o tym. U mnie na tej samej szali leżą pieniądze i czas akurat. No tak, nie? Ale chciałbym to zrobić osobiście, więc to nie jest tak, że gdybym miał pieniądze, to bym wynajął ekipę, która by to zrobiła, chciałbym tam pojechać, ale to też znowu... To nie jest tak, że jedzie się pojeździć na rowerze tylko i mieć fan, tylko tak naprawdę to zrobienie materiału to jest dobry tydzień jeżdżenia, szukania okienka pogodowego i tak naprawdę to jest kupa roboty, którą trzeba wykonać. Tak, tak, więc, tak. Jak czasami mówicie w komentarzach, czy piszecie w komentarzach, bądźcie polskim GCN-em, prawda, czy tego typu projektem. Jaki kraj taki GCN? Tak. No, chcielibyśmy, oczywiście wypracowując własny styl, no ale... Ale pieniądze! Nie mam pieniędzy, panie, nie mam pieniędzy. Spoko, wszystko będzie. Tak samo jak gdzieś tam nie miało być innych rzeczy, a są i się dzieją, więc spoko, nie? No chyba w tym roku nie, ani ja, ani ty, ani prywatnie, ani publicznie gdzieś tam nie podkreśliliśmy tego, ale fanpage, który dzisiaj rozwiózł się do strony, powstał w 2011 roku, więc... Miał być kalendarzem zawodów. Tak, miał być kalendarzem zawodów i tylko tym i nic więcej. Potem pojawiły się newsy. Przyszła relacja z Transalpa 2011, gdzie jechał Sebastian Gapiński i... zapomniałem. Taki drugi kozak ze Szczecina, który jeździł kiedyś w bajek... Szymon Giemz. Nie. Nie wiem, nie będę nawet próbował zgadywać, więc... Który potem się wspinał, ale w każdym razie Sebastian Gapiński, ten drugi kolega, jechali w Transalpie i ja ci jakoś tam korespondencyjnie dawałem relacje i jakoś tak się skumaliśmy. No i tak zostało. Minęło 7 lat i jesteśmy tu i cały czas myślimy o tym, co zrobić dalej, bo fajne rzeczy robimy, ale no, chciałoby się zrobić tego dużo więcej, dużo jeszcze pomysłów jest na papierze. Cele są ambitne. Tak, cele są ambitne i chcielibyśmy iść dalej, no ale to... Realizacja ambitnych celów wymaga dużej pracy i dużo poświęconego czasu. I myślę, że czas, a nie o pieniądze się rozbija jednak. Tak, tak, no tak, no bo jakby albo poświęcasz czas na robienie hajsu, albo poświęcasz czas na robienie rzeczy. Tak, mając hajs. Lub go nie mając. Lub go nie mając. Dobra. Chyba. Będzie. Będzie. No, będzie. Czas. Słuchajcie, pewnie wyszło długo, ale to nic. Widzimy się za... Mniej więcej się jedzie mini. Co ty, krócej. najlepsi. Widzimy się za jakiś czas, jak będzie miał czas Paweł. Zobowiązujemy się do pewnej cykliczności, niekoniecznie regularnej cykliczności, ale... Albo jak nie będzie Pawła, to sobie wyczarujemy jakiegoś innego gościa, z tym sobie pogadamy, który będzie chciał gadać. Ja mam też w zasięgu swoim warszawskim dwóch fajnych, znaczy mam wielu ale zawodników, ale dwóch fajnych, z którymi chciałbym pogadać, nie mówię nazwisk. Może uda mi się w końcu znaleźć czas na to, żeby się z nimi... Nie, osób jest jakby wiele, tak? Które z tym... Ale już mam dwie umówione, ja jestem umówiony z nimi już od... Pakujesz ich w Skodę i przyjeżdżasz tu. No, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, bo znowu czas. No, zobaczymy. Ale chcemy to robić jakby częściej. Zobaczymy też, jak to się wam spodoba, nie? Poza tym w ankiecie naszej dorocznej, corocznej podkreśliliście, że właśnie wywiadów, czyli... Wyniki zrób. Wynik czego? Ankiety. Myślę, że zanim to pójdzie online, to kolejne wyniki ankiety będą online. Zobaczymy. Zakład? Czekaj, już się nie skończył. No, nie. Dobra, pogadamy. Ale nie, wracając jeszcze do tych wyników ankiety, jakby jedną rzecz, które wyraźnie kliknęliście, że chcecie, to są wywiady. No, wywiady w formie pisanej są, jeszcze znowu wracając do czasu, bardzo czasochłonne, bo najpierw trzeba je nagrać albo spisać. A jak są nagrywane, to spisywać, a spisywanie jest strasznie czasochłonne, do tego dochodzi korekta. Więc to są naprawdę godziny, które trzeba spędzić na tym. A ta forma właśnie taka podcastowo-wideo, to jest coś, co może się przyjmie. Tak, może będziecie chcieli tego słuchać. Zobaczymy, ile osób dobrnęło do tego momentu i teraz dam łapkę w górę, że chcę tego więcej. A jeśli się nie przyjmie, no to trudno, no ale chcemy rozwijać się i tych rozmów właśnie tworzyć jak najwięcej, bo mamy komentarze postartowe, ale te komentarze postartowe no może nie są wtórne, bo to byłoby krzywdzące dla osób, które je piszą, ale one są mimo wszystko jednostronne.
niejednokrotnie jest fajna wypowiedź, która wymaga pociągnięcia o jedno, dwa, trzy pytania. No i na co to nie ma czasu. Gdzieś tam w korespondencji jest to ciężko zrobić, nie? Także postartowe zapowiedź weekendu, kolejne zawody. To jest tak duży intensywny rytm w ciągu sezonu. Nie ma miejsca na dygresję, nie ma miejsca na to, żeby kogoś zapytać o jakieś takie rzeczy, które się gdzieś podczas rozmowy rodzą. Nie ma momentu, żeby zapytać kogoś, czy generalnie to ziemia jest płaska, czy nie. To będzie kluczowe pytanie w tym podcaście. No właśnie, wydzwałeś, ten wątek się pojawi. No. Dobrze. Pojawi się, będzie i reptylianie, płaska ziemia, wewnętrzny świat w ziemi, dzieci lasu, nie mylić z leśnymi dziadkami i ruch antyszczepionkowy. Dobrze, to chyba skończył. To już wychodzi poza różne bajki. Wiem, no, ale to dalej są różne bajki, wiesz. Właśnie to jest ciekawe, bo ludzie, którzy są w świecie kolarstwa, mogą mieć różne ciekawe rzeczy do powiedzenia. I o to chodzi w tym podcaście. Dokładnie. Dlatego dzisiaj kończymy. Piszcie w konkluzji o tym wnioskiem. Tak, piszcie w komentarzach, co tam chcecie pisać. Jakieś macie do nas pytania, to zadawajcie te pytania. Subskrypcja będzie ok, ale to nie jest konieczne. No i postaramy się udostępnić ten podcast w formie audio na różnych platformach. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A na dzisiaj... To powinno być powiedziane na samym początku. Ale... A to zmontujemy. Zmontujemy, przepięknie. Dobra. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć.